Licznie do nas dołączyliście. Wszyscy wiemy, że warto. Mamy, nie, powiedziałabym, rzadko mamy okazję, aby móc bezpośrednio porozmawiać z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Mało tego, ja myślę, że jeśli będziemy prowadzili to w miarę w sposób zorganizowany, to pan premier oczekuje na pytania od państwa, więc będzie niepowtarzalna okazja do tego, aby móc zapytać pana premiera o różne ważne kwestie z ich troszkę. Szanowni Państwo, będziemy oczywiście dzisiaj prezentować naszego kandydata, którego myślę, że w Krakowie wszyscy znają, Łukasza Kmitę, naszego byłego wojewodę małopolskiego, wspaniałego, sprawnego, bardzo pracowitego człowieka. I na końcu mam taką nadzieję, że pan premier, bo chyba każdy z nas w jakiś sposób tego oczekuje, pozwoli, że zrobimy troszkę zdjęć, bo każdy pewnie chciał mieć takie zdjęcie w swoim albumie. Szanowni Państwo, chciałabym, żebyśmy docenili przede wszystkim jedną rzecz. Pan premier, jego takie bezpośrednie spotkanie, to jest chyba pierwsze od czasu tego zdarzenia, więc tym bardziej jesteśmy mu wdzięczni, że przyjechał tutaj do nas, do Krakowa. Cóż, czekamy w takim razie na rozpoczęcie. Czy jeszcze jakieś krzesła są możliwe do przeniesienia? To pytanie do organizatorów. Czy słychać tam nas na końcu sali? Czy słychać? Czy to w ogóle nie działa? Czy słychać nas na końcu sali? Bardzo dobrze. To chyba trzeba coś z tym zrobić. Czekaj, a spróbuj ten. A może ten? O, fantastycznie, wszystko bardzo dobrze. Wiesz, to tą kartkę z nazwiskami to musimy położyć tutaj, bo się inaczej absolutnie nie da. Idzie pan premier czy nie? Bo ja nie widzę z tej odległości. Musisz mi podpowiedzieć. Idzie. Szanowni Państwo, przywitajmy brawami pana premiera Mateusza Morawieckiego. Mateusz! 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 Panie premierze, bardzo serdecznie pana witamy w Krakowie, w naszym wspaniałym mieście, w samym centrum miasta Krakowa, tutaj na Kazimierzu. Jak pan widzi, no niesamowite tłumy przyszły do nas na spotkanie. Bardzo się z tego cieszymy i bardzo serdecznie pana w naszym mieście witamy. Witamy pana premiera i wszystkich zaproszonych gości w Krakowie, w historycznej stolicy Polski, w stolicy Małopolski, w mieście, gdzie w tak dobry sposób historia i tradycja łączy się z nowoczesnością. Szanowni Państwo, witamy Państwa wszystkich, ale pozwólcie Państwo, że szczególnie przywitamy również będących z nami parlamentarzystów. Bardzo witamy serdecznie pana marszałka Ryszarda Terleckiego. Witamy serdecznie pana marszałka Marka Pęka. Bardzo serdecznie witamy pana posła Arkadiusza Mularczyka. Bardzo serdecznie witamy panią poseł minister Agnieszkę Ścigaj. Witamy również pana posła Wiesława Krajewskiego. Witamy także marszałków województwa małopolskiego. To jeszcze staje się pan minister Adamczyk i pan marszałek Smułka chyba w drodze jeszcze są, jak rozumiem. Witamy kandydata na urząd prezydenta miasta Krakowa, pana Łukasza Kmitę. Bardzo serdecznie.
Szanowni Państwo, teraz zapraszamy do zabrania głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Gorące brawa! No, szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Widzę, że jest energia, widzę, że jest moc. Z tą mocą musimy odbudować się jak najszybciej. Ja ostatnio trochę uległem kontuzji, więc mogłem popatrzeć na wiele spraw z trochę innej perspektywy, ale bardzo cieszę się też i podziwiam wszystkich Państwa za tą aktywność w trudnym czasie. Aktywność w trudnym czasie jest szczególnie szlachetna, bo w momencie jak po 15 października zostaliśmy, co tutaj dużo mówić, poturbowani, musimy się na różne sposoby odbudować. I o tym chcę dzisiaj też powiedzieć wam. Ale chcę też powiedzieć, że nie będzie żadnych szybkich rozwiązań prawdopodobnie. Życzyłbym sobie, aby takie były, ale trzeba się nastawić na dłuższą perspektywę, na co najmniej kilka lat. I w tym dłuższym marszu, no cieszę się z waszego zdrowego sceptycyzmu, oby on był dobrą tutaj jaskółką, prognozą, ale lepiej się nastawić na trudną trasę, na trudny marsz. Pierwsza baza tego marszu już jest przed nami, tuż przed nami. Pierwsza baza, nie znaczy odpoczynek, to wybory samorządowe. W tych wyborach samorządowych pokażemy nie tylko, że się liczymy, ale walczymy tam o to, żeby mieć to pierwsze miejsce i to pierwsze miejsce jest możliwe. Ja w nie gorąco wierzę. Druga baza to wybory do Parlamentu Europejskiego, potem wybory prezydenckie, ale naprawdę nastawmy się wszyscy na to, że trzeba będzie w dłuższej perspektywie walczyć o zwycięstwo. Takiej właśnie te dwie bazy przed nami, potem za rok wybory, no i potem za 3,5 roku te najważniejsze wybory parlamentarne, które mają szansę zmienić wszystko. I z taką perspektywą chciałbym o kilku sprawach dzisiaj tutaj też opowiedzieć. Otóż, szanowni Państwo, tak się złożyło, że wczoraj był w pięknym grodzie Kraka również premier Tusk. I posłuchałem chwilę, co on mówił. I muszę powiedzieć, że mimo wszystko zaskoczył mnie pewną swoją wypowiedzią i pewnym podejściem, o którym dwa słowa chcę powiedzieć. Najpierw zaznaczył, że kolejne zwycięstwo Platformy Obywatelskiej jest potrzebne do tego, żeby Polska miała wiatr w żaglach. No, to taki humorystyczny aspekt wypowiedzi, ponieważ akurat jest dokładnie odwrotnie. Polska ma wiatr wiejący w oczy. Już teraz widzimy, że zaczyna im się sypać budżet, finanse publiczne, zaczynają mieć tutaj problemy. Po czym to poznaję? Bo zaczynają krzyczeć o tym, że nie ma pieniędzy. Zauważyliście, to jest ich ta stara gadka, prawda? Jak my rządziliśmy, niezależnie od tego, czy były katastrofy, kryzysy, jak COVID-19, jak wojna na Ukrainie, czy kryzys energetyczny, staraliśmy się zawsze, żeby były środki i na cele społeczne, i rozwojowe, ale także na tarcze, które chroniły Polaków przed różnymi zawirowaniami i kryzysami. Teraz się okazuje, że jest problem i oni ten problem będą chcieli za wszelką cenę przykryć. Bo tutaj Polacy, nawet ci, którzy się nie interesują polityką, najszybciej się połapią. I tego oni się rzeczywiście boją. I dlatego będą, przewiduję to, wściekle atakować przede wszystkim mnie. Dlatego, że wiedzą, że ja
jestem architektem, mogę powiedzieć w czasie teraźniejszym, bo w ekonomii, w makroekonomii zjawiska... Jeszcze nie wiecie, czego architektem, a już dostaję brawa. Dziękuję bardzo za sympatyczną atmosferę. Jestem architektem tego stanu budżetu i finansów publicznych, który pozwolił sfinansować to wszystko. I daliśmy ten skarb w ręce naszych następców. I patrzcie im na te ręce. Patrzcie, aby oni tego skarbu nie zmarnotrawili, bo niezależnie od tego, że jest w Polsce wielki spór polityczny, to tego skarbu musi wystarczyć na bezpieczeństwo, na politykę społeczną, na obniżki podatków, które wdrożyliśmy, czy politykę rozwojową, o której też jeszcze dwa słowa potem powiem. Ale był jeden moment tego wystąpienia premiera rządu, nad którym chcę się przez chwilę zatrzymać, bo z niego chcę wywieść pewną myśl głębszą i w moim odczuciu bardzo ważną dla wszystkich państwa, dla wszystkich Polaków. Otóż na tym spotkaniu wstał i zgłosił się do zabrania głosu pan Paweł ze Słomnik, niedaleko stąd, spod Krakowa, i powiedział, że rolnictwo jest kluczowym sektorem gospodarki narodowej i bez rolnictwa nie ma bezpieczeństwa kraju. I powiedział coś jeszcze bardzo prawdziwego i bardzo mądrego, że jeżeli ktoś chce zniszczyć kraj, jeżeli ktoś chce zniszczyć państwo, to zabiera mu dwie rzeczy tylko, powiedział, żywność i energię. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, bo to są bardzo mądre słowa, to te, które wypowiedział pan Paweł, który wypowiedział je z godnością, mimo że był zakrzykiwany, mimo że był psychicznie maltretowany, można powiedzieć, na tym wczorajszym spotkaniu, ale powiedział je z ogromną mocą i te słowa powinny, że tak powiem, w każdym polskim domu rezonować. Bo rzeczywiście, jeżeli niszczy się podstawy systemu energetycznego, tak jak teraz, zobaczcie, niedawno kolejny wyrok sądu polskiego, pożal się Boże, który nakazuje tak naprawdę pośrednio, ale nakazuje zamknięcie kopalni Turów, czyli 6-7% naszego systemu energetycznego. Pół roku mija od wyborów, palcem nie kiwnęli, aby budować atom. Czyli nie ma pracy dzisiaj w rządzie, która by służyła stabilnemu systemowi energetycznemu. To jeśli chodzi o energię. A jeśli chodzi o żywność, widzimy protesty rolników. Widzimy, że właśnie oni dbają o to, żeby polska żywność była na polskim stole, żeby zachować bezpieczeństwo żywnościowe. I wbrew ich wysiłkom nie ma dzisiaj pomocy ze strony państwa polskiego, która by pozwoliła polskim rolnikom w sposób godny prowadzić swoją działalność gospodarczą. Zobaczcie na ceny pszenicy, na ceny zbóż różnych, 600, 700, 800 zł, nawet nie. Kiedy w naszych czasach pszenica kosztowała 1100, dopłacaliśmy do 1400. Obecny rząd nie chce robić żadnych dopłat. Ani do nawozów, żeby poprawić strukturę kosztów, ani do ceny skupu. Nie chce wprowadzić embarga. Wczoraj właśnie w Krakowie też powiedział o tym premier rządu, że tak naprawdę, wysłuchajcie sobie tą jego wypowiedź, ja z tego wywnioskowałem, że nie wprowadzą embarga na zboże z Ukrainy. Czyli można powiedzieć, że rolnicy są pozostawieni sami sobie. I to jest prognoza tego, co będzie się działo w odniesieniu do wszystkich Polaków. Mogę takiej ekstrapolacji dokonać, moim zdaniem, bo pamiętam, jak rządzili wcześniej i widzę, jak zaczynają rządzić teraz. Polacy mogą zostać pozostawieni sami sobie w obliczu tragedii wewnętrznych, jakichś katastrof żywiołowych, mieliśmy z tym do czynienia niedawno, zagrożeń zewnętrznych, tego się obawiam bardzo mocno, ponieważ trzeba głośno zapytać, gdzie są kolejne zamówienia broni
Pieniądze zostawiliśmy w budżecie. Gdzie są kolejne zamówienia, które mają zabezpieczyć nam bezpieczeństwo od strony wiadomo jakiego wroga ze wschodu? Szanowni Państwo, to niezwykle ważny zakręt naszej historii. Ale dlaczego wspomniałem o panu Pawle, o rolniku, który wczoraj był przytłoczony przez premiera rządu? Zobaczcie w ogóle na tą scenę. Jak ktoś może nie teraz, ale po naszym spotkaniu, obejrzyjcie sobie tą scenę, z jaką nienawiścią pan Tusk mówi do pana Pawła. Jak on się do niego odnosi? Próbuje go zastraszyć, próbuje mówić, a gdzie pan był w poprzednim czasie? Czemu nie było pana na blokadach? No nie było na blokadach, bo myśmy z rolnikami rozmawiali. Dawaliśmy dopłaty do nawozów, dopłaty do zbóż, robiliśmy embargo. I mało tego, ogromna siła mediów naszych przeciwników próbuje wmówić Polakom, że myśmy zgodzili się na zielony rolniczy ład pod tytułem ugorowanie, zmniejszenie środków biobójczych, zmniejszenie możliwości stosowania środków biobójczych, czy zmniejszenie ilości nawozów, która może być stosowana. Nie. Tak długo, jak myśmy rządzili, blokowaliśmy te wszystkie złe zmiany w rolniczym zielonym ładzie. I ta prawda przebija się do rolników i ta prawda musi się przebić do wszystkich Polaków. Nie dajmy im zakłamać tego, co się dzieje w Polsce dzisiaj. I to właśnie prowadzi mnie do takiego wniosku. Zobaczcie. Jeszcze jedna mała uwaga do tego właśnie, do tej kwestii, którą chcę skonkludować. Wczoraj portal pana Lisa, czyli też pana Tuska, na temat dał taki wpis od razu po tym, jak Tusk naskoczył na pana Pawła, że premier zaorał rolnika. Potem bardzo szybko to wycofali, ponieważ zorientowali się, że kiedy władza ze wsparciem wszystkich swoich mediów, potężna władza, atakuje i chce skrzywdzić człowieka zwykłego, czy jak poeta mówił, człowieka prostego, to znaczy, że ta władza się boi. To znaczy, że ta władza, że coś im się wymyka z rąk, że czegoś się obawiają. Dlatego się szybko z tego wycofali. Ale wniosek jest właśnie taki, jaki chcę Państwu przedstawić. Oni próbują nas, Polaków, po mafijnemu zastraszyć. Zobaczcie. Wczorajszy najazd premiera rządu na jednego pana rolnika ze Słomnik, pana Pawła. I to wszystko, co oni robią, żeby zastraszyć rolników. Protest miesiąc temu, prowokatorzy, którzy w jednakowych butach, prawda, tam widać było wyraźnie, że jest to uknuta wcześniej intryga, prowokatorzy, którzy zaatakowali rolników. Czyli znowu próba zastraszenia. Kilka dni temu Tusk napisał takiego tweeta, w którym próbował zastraszyć media głównego nurtu. Jeden z portali, który zaatakował jedną z osób, nawet nie zaatakował, tylko pokazał prawdę na temat jednej z osób, która popełniała prawdopodobnie przestępstwa. I zobaczcie sobie na ten tweet. To jest mafijny tweet, gangsterski tweet. Oni w ten sposób próbują działać. Także i tu w Krakowie, także wczoraj, także ten sam premier rządu, reklamując swojego kandydata na prezydenta miasta Krakowa, a prezydentem będzie oczywiście... Nie, ja pokazuję. Wiem. Wiem, gdzie Łukasz siedzi, tylko... Wiem, gdzie Łukasz siedzi, tylko tutaj proszę pokazać w górę te... Tak jest. A więc... Reklamując swojego kandydata, w sposób niedwuznaczny najpierw zasugerował, że pieniądze z budżetu centralnego pójdą dla Krakowa, dla Krakowian na metro, wtedy jeśli wybrany zostanie ten kandydat Platformy Obywatelskiej. Potem znowu szybciutko się połapał, że się zagalopował w tym szantażu i zaczął to łagodzić, zaczął to prostować, ale on się nie pomylił. To wszystko, ten jego tweet,
ten najazd na rolnika, ten atak na prokuraturę, ten atak właśnie na krakowian, ten szantaż, prawda? Albo wybierzecie, albo nie będzie metra. To jest gangsterska, mafijna metoda. Ale Polacy są silni duchem. Polacy nie dadzą się zastraszyć. Wierzę, że Polacy dokonają właściwego wyboru. A ten wybór, szanowni państwo, tutaj dla Krakowa, dla mnie jest absolutnie jasny. To mój znakomity współpracownik, wojewoda przez wiele lat, pan Łukasz Kmita, który nie wahał się, mogę powiedzieć wprost, iść, wchodzić jak w ogień, jak tylko się pojawiał jakiś problem. Czy to powódź, czy jakiś kataklizm, czy klęski żywiołowe, zawsze tam był. Pierwszy tam jechał. Starał się pomagać ludziom. Starał się, aby siła państwa polskiego zawsze stała za ludźmi, za człowiekiem. Łukasz znakomicie orientuje się także w układzie infrastrukturalnym. Bardzo często rozmawialiśmy, czy to o trasie północnej tutaj w Krakowie. Pokazujemy, że potrafimy dotrzymywać słowa. Łukasz skutecznie będzie potrafił walczyć z betonozą krakowską, z patodeweloperką. Wiecie, o czym mówię. Okno w okno po zezwolenia na budowę tych różnych bloków, bloczków, prawda? Nie tędy droga. Łukasz świetnie orientuje się w procesach na styku pomiędzy samorządem i rządem. I jako prezydent Krakowa będzie energicznie, z ogromnym zaangażowaniem robił wszystko, żeby Kraków miał taki rozwój, na jaki zasługuje. Bo Kraków może rozwijać się jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, jeszcze piękniej. W Krakowie nie musi charakterystycznym dla całej Polski, charakterystycznym znakiem być zakorkowane miasto. Prawda? Ja tutaj krótki odcinek przez Kurdwanów jechałem też, no nie powiem ile, ale bardzo długo. I taka jest sytuacja w całym mieście. Bardzo często korki, kłopoty z dojazdami, brak odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych. Przypomnę, że trasa łagiewnicka powstała właśnie po tym, jak myśmy zaproponowali montaż linii finansowo-kredytowej pod realizację tego projektu. Jestem przekonany, że Łukasz będzie najlepszym kandydatem i najlepszym prezydentem dla miasta Krakowa, bo potrafił jako wojewoda dbać o to miasto, potrafił dbać o każdego człowieka, w zespole zresztą, tutaj jest też pan Mateusz Mołodziński z nami, kandyduje też do sejmiku, też mogę powiedzieć same ciepłe słowa na temat pana Mateusza, ponieważ miałem przyjemność współpracować z nim przy wielu ważnych tematach. Tymczasem, co robią nasi przeciwnicy polityczni? Oni chcą, żeby Polacy zajmowali się pewnym teatrem politycznym, igrzyskami, bo wiedzą, że z tym chlebem to zaczynają być problemy. Bo już właśnie od 3 dni wszyscy płacimy w Polsce o 5% więcej za chleb. Wszyscy płacimy, gdzieś tam 15, pan mówi. Tak właśnie będzie, czy 20. Tak będzie, bo ich nie interesuje los zwykłego człowieka, zwykłej polskiej rodziny i doprowadzili do wzrostu podatku VAT, który my utrzymywaliśmy na poziomie zerowym na żywność przez cały okres kryzysowy. To doprowadzi do kolejnej inflacji. To doprowadzi do drenowania portfeli Polaków. Ale oni zajmują się czymś innym. Zajmują się komisjami śledczymi, którymi już się skompromitowali tak na dobrą sprawę. Prawda? Ale ciągną, próbują ciągnąć je dalej. Próbują cały czas rozgrywać polityczny teatrzyk, burleskę. Próbują pokazywać, że to jest to, na czym się powinniśmy skupić. Wejście do prokuratury, wejście do jakiegoś innego, do jakiejś innej instytucji.
chcą, żebyśmy się na tym skupili. My, wszyscy Polacy, nie dajmy się na to nabrać. Najważniejsze jest to, co dzieje się w portfelach zwykłych Polaków, co dzieje się w budżecie państwa polskiego, co dzieje się z bezpieczeństwem wewnętrznym, zewnętrznym i nie spuśćmy tego z oka, ponieważ oni będą teraz robili wszystko, żebyśmy się zajęli czym innym. Ja już właśnie teraz niedawno byłem na chyba 7 czy 8 przesłuchaniu prokuratorskim. Tak. Słuchajcie, te przesłuchania niektóre dłużej trwają, no jedno naprawdę z 5 czy 6 godzin, dłużej trwają niż posiedzenia Sejmu. Tacy są zapracowani. Nie mają żadnych ustaw, które miałyby poprawić realne życie Polaków. Nie pracują, ten Sejm nie pracuje. Hołownia pajacuje oczywiście. Zresztą zaproponowałem mu dzisiaj rano. Słuchajcie. Zresztą zaproponowałem mu dzisiaj rano dyskusję, debatę w sprawie finansów publicznych, bo on tam się raczył wypowiedzieć w tej sprawie. No nie wiem, czy się nie zna, czy się zna, ale możemy się o tym szybko przekonać. Ale jak odpowiedział godzinę czy dwie temu, to widzę, że boi się tej debaty, spękał chyba. Ja tam bardzo chętnie stawię się w każde miejsce i wytłumaczę wszystko, co to jest dług publiczny, deficyt, podatek taki, inny, co się dzieje w tym budżecie, bo ja to wszystko widzę. Ale on może nie widzi, bo on się zajmuje czym innym, a nie pracą Sejmu. Słuchajcie, 7 czy 8 postępowań prokuratorskich, ale czekają mnie kolejne, jak usłyszałem wczoraj czy przedwczoraj. Tak, tutaj pan się dziwi. Czeka mnie na przykład takie postępowanie prokuratorskie, bo NIK już złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przeze mnie. Wiecie, z jakiego powodu? Ano z takiego, że sprawiedliwie zaczęliśmy dzielić środki na inwestycje dla wszystkich gmin i wszystkich powiatów. I dla Krakowa rzeczywiście też. Dla Krakowa oczywiście też. No, muszę wam powiedzieć, pragnąłbym tego postępowania prokuratorskiego. Bardzo na nie czekam. Bardzo bym jego chciał, bo to będzie taka kompromitacja. Albo drugie, za kupowanie 4 lata temu maseczek, środków ochrony fizycznej, respiratorów, które ratowały życie ludzkie. Być może uratowały życie ludzkie kogoś tutaj na tej sali. Tak statystycznie pewnie było, ale oni chcą również tutaj oskarżyć nas. Zobaczcie, jaka to jest podłość, nie wobec mnie, ja naprawdę śmieję się z tego, chciałbym, żeby to było, bo się skompromitują. Ale zobaczcie, jaka to jest podłość wobec państwa polskiego. Dlaczego? Bo jak dzieje się jakaś katastrofa, kryzys, a ja akurat tego doświadczyłem w ostatnich kilku latach, kilku tych plag egipskich, prawda? Jak nie COVID, to wojna na Ukrainie, atak na granicę na Białorusi, inflacja, kryzys energetyczny, gaz 10 razy zdrożał i tak dalej, i tak dalej. Ale co trzeba wtedy zrobić, jeśli się naprawdę ma dobro Polski, dobro narodu na względzie? Trzeba działać szybko, trzeba działać odważnie. I tak działałem. Tak działał rząd polski, tak działało Prawo i Sprawiedliwość. Oni dzisiaj chcą to napiętnować, ale robią tym krzywdę nie mi, naprawdę. Robią tym krzywdę państwu polskiemu, ponieważ kiedyś wybuchnie następny kryzys, a niestety stada czarnych łabędzi, które wokół nas fruwają, wskazywałyby na to, że może prędzej niż później. I wtedy każdy rząd będzie musiał zareagować szybko. Ale jak zareaguje urzędnik, minister, wiceminister, premier, który z tyłu głowy będzie miał jedno, drugie, trzecie, czwarte postępowanie prokuratorskie? Trzeba wtedy się nie bać podejmować decyzji. Tak jak ja się nie bałem, tak jak my się nie baliśmy, ale czy ten urzędnik, który stanie przed taką katastrofą, czy on podejmie wtedy decyzję? Zostawię państwa z tym pytaniem. To jest psucie państwa w głębszych jego warstwach, w najgłębszych warstwach. To jest tragedia, która może się wydarzyć i która w nieodpowiedni sposób będzie zaadresowana, którą się nieodpowiednio rząd polski zajmie na skutek właśnie tego, co oni teraz robią.
Może jeszcze zgłoszą też mnie do prokuratury ze względu na rozwiązania informatyczne, które wdrażałem w Ministerstwie Finansów po to, żeby ta kasa nie wyciekała na prawo i lewo. Też czekam na to. Tak wygląda dzisiaj ta nasza rzeczywistość, rzeczywistość, z którą się mierzymy, rzeczywistość, która niestety jest dzisiaj w dużym stopniu w rękach tej koalicji. Koalicji 13 grudnia, koalicji 8 gwiazdek, ale chciałem się też do wyborców tej koalicji stąd tutaj z Krakowa pokrótce zwrócić. Otóż pewnie większość z Państwa cieszy się, czy cieszyła się z tego, że Prawo i Sprawiedliwość zostało odsunięte od władzy i jakoś to będzie. Ale zobaczcie, co dzieje się ze wszystkimi obietnicami. Czy to 100 konkretów, czy 12 gwarancji trzeciej drogi, czy 155 postulatów lewicy, to są prawdziwe ilości, te, które cytuję dzisiaj naszych konkurentów politycznych. Co z tego realnie się dzieje, takiego, co by przysłużyło się Polakom. Takiego, co oznaczałoby coś dobrego dla Polaków. Kwota wolna do 60 tysięcy? Nie widać. Są igrzyska. Albo tak naprawdę powinna być do 72 tysięcy, bo oni tam w jednym punkcie napisali, że 6 tysięcy miesięcznie, a poniżej napisali 60 tysięcy rocznie. No, rok chyba ma cały czas 12 miesięcy mimo wszystko, a 6 razy 12 nie jest 60, chyba że w matematyce pana Hołowni, ale tego nie wiem do końca. Więc, a może tutaj w Krakowie warto by wspomnieć o tym, o czym publiczną, tylko oni to potraktowali jako puste słowa, jako pewnego rodzaju oszustwo, przeherstwo, którym chcą omamić Polaków i trzeba powiedzieć, szanowni państwo, do pewnego stopnia im się udało, ale od was, od Polaków zależy, czy ten sukces będzie ostateczny, czy rozliczymy ich z tego, czy rozliczymy ich już z tego 7 kwietnia. To będzie pierwszy akord, kiedy będziemy mogli ich rozliczyć z tego kłamstwa, z tych 100 kłamstw, raczej niż 100 konkretów. Dobrowolny ZUS, pamiętacie? To trzecia droga z kolei dla mikroprzedsiębiorców oferowała. Nie widzę tego nigdzie. Sejm nie pracuje nad żadnymi takimi, za to nad czym pracuje? Nad tym, co ma wzbudzać emocje. Uchwała w sprawie takiej czy innej, która nie ma z prawnego punktu widzenia żadnego znaczenia, ale zostaje przyjęta, bo mają większość. Jest wbrew konstytucji. Konstytucja, szanowni państwo, nie działa. To, co oni zrobili w odniesieniu do sędziów, do prokuratorów, do mediów publicznych, świadczy o jednym. Konstytucja dzisiaj nie istnieje, nie obowiązuje. Żyjemy w państwie bez konstytucji. Do tego doprowadził Donald Tusk i jego ekipa. W krótkim czasie, przyznacie, prawda? Bardzo szybko mu się to udało. Ale niech nie będą tacy zadowoleni, bo każdy rząd, który przyjdzie za rok, czy za dwa, czy za trzy, a żaden rząd nie jest wieczny. Każdy następny rząd będzie mógł, powołując się na to, co oni robią przy aplauzie wszystkich klakierów z zachodniej Europy, wszystkich swoich akolitów, będzie mógł zrobić to samo. I to jest kolejne wielkie psucie państwa. Ale oprócz psucia państwa chcę też powiedzieć o tym, co się za chwilę zdarzy w portfelach Polaków. Z tego Polacy sobie nie zdają jeszcze do końca sprawy, ponieważ jest taki natłok informacji w mediach, że ciężko z tego natłoku wyłowić to, co najważniejsze. Otóż już od 1 lipca, według planów obecnej koalicji rządzącej, ceny gazu, ciepła, prądu pójdą w górę o 60 do 150%. O 60 do 150%. To znaczy statystycznie pani i państwo zapłacicie około 100 zł drożej za prąd miesięcznie, nie rocznie, miesięcznie. Firma zapłaci, mała, malutka firma,
czasami 300, 500 zł drożej za prąd. Jak ktoś ogrzewa gazem, zapłaci 300 zł miesięcznie więcej za gaz. Mimo, że w którymś z tych platformerskich konkretów tak zwanych było właśnie to, o proszę bardzo, seniorzy, przy seniorach to napisali, zamrozimy ceny gazu w 2024 roku. Zamrozimy ceny gazu. Tak napisali kilka miesięcy temu. A dzisiaj już prędzej zamrożą właśnie nas, Polaków, niż zamrożą te ceny. A to oznacza ogromną wyrwę w portfelach Polaków. A więc mamy dyskusję o aborcji, to będzie za kilka dni, mamy dyskusję o pigułce dzień po, mamy wejście prokuratorów, mamy wejście służb specjalnych do różnych ludzi, ale nie mamy tego, co naprawdę jest kluczowe dla Polaków, czyli zajęcie się najważniejszymi sprawami, tymi przyziemnymi, czyli najważniejszymi z punktu widzenia każdej polskiej rodziny, niezależnie od tego, czy to jest jednoosobowa rodzina, ktoś już mieszka sam, czy jeszcze mieszka sam, czy wieloosobowa rodzina. Wszyscy dostaną po głowie w związku z odmrożeniem cen energii cieplnej i gazu. Tylko to się zdarzy już po tych drugich wyborach. Ale przypadek, prawda? Po tych drugich wyborach. Po to właśnie, żeby ukryć to, co jest najważniejsze. Zresztą jedna z posłanek z koalicji rządzącej powiedziała, że ludzie wtedy nie zauważą tego, jakoś tak mniej więcej powiedziała, że jakoś, prawda, tam powoli tutaj przyzwyczają się do tego, będzie 20%, potem 30%, 50%, a do końca roku 60% czy 100%. Jest takie nie najpiękniejsze porównanie, takie o żabie, 15 razy już to w życiu słyszałem, prawda, którą wrzuca się do garnka. Oni chcą, żebyśmy byli ugotowani jak ta żaba, która jest już w tym garnku i oni podkręcają tylko ten palnik i wtedy nie wyskoczymy. Tak powolutku, że będą tutaj podnoszą VAT, tutaj podniosą ceny energii elektrycznej, gazu i ani się Polacy połapią, jak znaczna część dochodów rozporządzalnych będzie niestety właśnie zabrana przez rosnącą inflację. A propos inflacji, chcę Państwu też powiedzieć jedną rzecz, bo oni dzisiaj wypinają pierś do medalu, że inflacja spada. No ja przez 8 lat wykładałem ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. To uczyłem tam studentów, że to dopiero po 6-12 miesiącach w makroekonomii widać skutki pewnych działań. To jest pierwszy rok studentów ekonomii. Każdy to wie, że nic się nie dzieje natychmiast. Dzisiejsza inflacja jest efektem tego, co było 6, 12, 18 miesięcy temu. Podstawowy podręcznik do ekonomii. Ale oni, prawda, chcą tutaj jak konia kują, żaba nogę podstawia. Coś mnie na żaby dzisiaj wzięło, ale żaba nogę podstawia. To nie jest ich zasługa. Pamiętajcie o tym, to bardzo ważne, żeby też tłumaczyć tę rzeczywistość taką, jaka ona jest naprawdę, no bo w przeciwnym razie propaganda, która sączy się do nas ze wszystkich stron, może ludziom namieszać w głowach, a my nie możemy na to pozwolić, prawda? Dlatego, szanowni państwo, podsumowując, chcę powiedzieć, że nie możemy pozwolić na to, aby ci rządzący dzisiaj, mimo że mają poparcie wschodu i zachodu, mimo że mają poparcie mediów i biznesu, ale nie mają poparcia całego narodu. I naród będzie coraz więcej rozumiał z tego, co się dzieje wokół nas. Chcę powiedzieć, że nie możemy dopuścić do tego, aby te ambitne projekty, które myśmy rozpoczęli, które mają znaczenie także dla Krakowa, projekty kolejowe, szybka kolej z Krakowa, także do Warszawy, do CPK, Centralny Port Komunikacyjny, polski atom, polskie koleje,
polskie porty, poprzez które udało się zabrać ogromną część obrotów z Hamburga i z Rotterdamu. To dlatego oni tam na zachodzie są tacy wściekli dzisiaj. Dlatego wybrali sobie swoich ludzi do rządzenia. Wystarczy zobaczyć na dane to, co ja mówię. O 60 miliardów złotych więcej Polska zarabia na tym, że rozwinęliśmy porty polskie. I to dzisiaj przez polskie porty, przez Polskę przebiega handel dużo w większym stopniu niż przebiegał wcześniej. Ale potrzebujemy dbałości o te codzienne sprawy, portfele Polaków, potrzebujemy tych ambitnych projektów, właśnie jak CPK, właśnie takich jak szybkie koleje. Polskę na to stać. Nasze ambicje muszą sięgać wysoko. Nasza wola działania jest silna. Ja w to bardzo wierzę. Wierzę w to, że Polacy nie pozwolą sobie wyrwać tej wielkiej, wspaniałej szansy rozwojowej, przed którą stanęliśmy. Ale że Polacy nie pozwolą także, nie dopuszczą do tego, że ta nowa władza zaprzepaści to wszystko, co zrobiliśmy w dziedzinie bezpieczeństwa. Bo żyjemy naprawdę na ostrym zakręcie historii. Nie grozi nam żadna wojna, jeżeli będziemy silni, jeżeli będziemy uzbrojeni, jeżeli będziemy silni także sojuszami. Ale sojusze nie mierzą się poklepywaniem po plecach. Sojusznicy są dla nas tym bardziej wartościowi i my jesteśmy silniejsi. Tak to działa. Słabego nikt nie broni. Gdyby Ukraina się nie broniła w pierwszym, drugim, trzecim miesiącu, nikt by jej nie przyszedł z pomocą. Takie są twarde, brutalne prawidła historii. I dlatego nie możemy sobie tego dać zatracić, zaprzepaścić. Proszę w związku z tym o tą czujność. Ten pierwszy akt, pierwszy akord, który jest już przed nami, będzie świadczył, czy może zaświadczyć o tym, że Prawo i Sprawiedliwość przebudowuje się, zrozumiało to, co się stało 15 października. Szukamy nowych rozwiązań, wierzymy w wielką Polskę, wierzymy w ambitną Polskę, ale nie poddajemy się. Nie dajemy się również przytłoczyć tej przemożnej propagandzie. Dlatego proszę o ten głos. Głos na Łukasza Kmitę w Krakowie, na naszych radnych w Krakowie, naszych radnych do Sejmiku Małopolskiego, naszych radnych do wszystkich sejmików i na wszystkich poziomach jednostek samorządu terytorialnego. Widzę tutaj na tej sali, czuję na tej sali taką pozytywną energię. Czuję od was emanującą moc. Niech ta wola walki prowadzi nas do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Mateusz! 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 Bardzo serdecznie dziękujemy, panie premierze. Jeśli państwo pozwolicie, ja przypomnę tylko część niewielką inwestycji, która powstała w Krakowie dzięki rządowi Mateusza Morawieckiego i przy w zasadzie ogromnej współpracy z wojewodą Łukaszem Kmitą. Państwo, pewnie teraz jest coraz ładniejsza pogoda, przechodzicie czasem koło Błoń, tam rośnie ogromne centrum muzyki. Panie premierze, to od pana Kraków dostał 99 milionów na to, żeby to centrum muzyki powstało. Brawo! Szanowni państwo, wszyscy wiemy, nie tylko w Krakowie, ale w całym regionie, jak istotny jest szpital dziecięcy w Prokocimiu. To od pana rządu szpital dostał 300 milionów. Ogromne środki na rozbudowę. Bardzo dziękujemy. Panie premierze, Kraków zaczyna się zamykać obwodnicami. To są plany i pieniądze, które płynęły z pana rządu. Bardzo serdecznie za to dziękujemy.
I ostatnia uwaga moja, jeśli państwo pozwolicie. Pan premier tutaj powiedział, że w ostatnim czasie będzie lub jest złożone zawiadomienie przeciwko niemu o to, że zamawiał maseczki, respiratory i inne rzeczy, które były potrzebne w COVID-zie. Szanowni państwo, ja państwu powiem, jak to działało. Byliśmy wszyscy w domu, ja też byłam w domu, a dokładnie w lesie koło mojego domu i odbierałam telefony po kolei ze szpitala i było tak, nie ma nic, nie ma maseczek, nie ma respiratorów, nie ma fartuchów, nie ma przyłbic. Mamy wyjść do tych ludzi nieprzytomnych, z gołymi rękami, jak my mamy ich leczyć, ale my się nie możemy wycofać, bo jesteśmy lekarzami. Więc wtedy co robił każdy z nas, posłów? Dzwonił do Łukasza Kmity, bo Łukasz Kmita był tym łącznikiem pomiędzy rządem i pomiędzy tym naszym samorządem. Łukasz, potrzebne są maseczki nie jutro, nie za tydzień, tu i teraz. Opowiem państwu na koniec jedną historię, jak to wyglądało. Dzwoni do mnie moja koleżanka, bardzo znana pani profesor chirurg. Mówi, słuchaj, przyjechał pacjent, mówimy o początku COVID-u. Przyjechał pacjent i jest nieprzytomny, ma bardzo wysoką gorączkę, nie możemy zrobić wywiadu, czyli my nie wiemy, czy on ma COVID, czy nie ma COVID-u, czy w rodzinie ktoś ma COVID. I ja mam dwie opcje. Podchodzę do niego i go operuję, on przeżyje. I ja wracam do domu, do mojego dziecka i nie wiem, z czym wracam. Czy też ja go mam zostawić, bo ja nie mam rękawiczki, przyłbicy, fartucha i całej reszty. Ja mówię, Jezu, ja nie wiem, co mam ci powiedzieć. Ona mówi, ja podejdę do pacjenta, ale was proszę, załatwiajcie ten sprzęt szybko, natychmiast i skąd się da. I tak działał Mateusz Morawiecki i tak działał Łukasz Kmita. Wielkie brawa dla nich za to. A teraz zapraszamy do nas naszego kandydata na prezydenta, pana Łukasza Kmitę. Łukasz, 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 Łukasz. Bardzo dziękuję. Drodzy przyjaciele, bardzo dziękuję, że tu jesteście, bo już za 60 godzin otworzą się lokale Komisji Wyborczych. I nasza drużyna będzie walczyła o zwycięstwo, bo sam prezydent Krakowa to bardzo ważna funkcja, ale jest też sejmik i Rada Miasta. Proszę wszystkich kandydatów, wstańcie, pokażcie się. Na tych kandydatów warto głosować, warto ich wspierać. Pomachajmy do tych... Bardzo dziękuję wam. Kochani, można iść samemu. Może zajdzie się szybciej, ale w drużynie z pewnością zajdzie się dalej. I my tą drużynę w Krakowie i w Małopolsce właśnie w taki sposób rozumiemy. Siła Prawa i Sprawiedliwości to wiarygodność. Pokazaliśmy to przez ostatnie lata i zrobimy to po raz kolejny już w najbliższą niedzielę. Muszę was przeprosić, szczególnie tych stojących tam z tyłu. Nie ma już dla was miejsc siedzących. Bardzo przepraszam, panie premierze, wie pan dlaczego? Bo jest nas 3 razy więcej niż na spotkaniu wczoraj z Donaldem Tuskiem. 3 razy więcej! I rzeczywiście te brawa są dla was, kochani, bo pokazujemy, że jesteśmy razem silni, i że potrafimy przejąć władzę pewnie w Krakowie, w Małopolsce i potrafimy zatroszczyć się o mieszkańców. Dzisiaj na tych niebieskich tablicach, które są za mną, ale także obok na ścianach, prezentuję dekalog Krakowa. Ważne punkty programowe, które chcę zrealizować jako prezydent miasta. Pan premier wspomniał już o korkach. Rzeczywiście, Kraków należy do jednego z najbardziej zakorkowanych miast nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. A wiecie dlaczego? Między innymi dlatego, że urzędnicy wprowadzili tak zwane bariery, szykany, że kierowcy muszą jeździć naokoło, krążyć po mieście i tracimy czas i pieniądze stojąc w korkach. Wprowadzimy audyt komunikacyjny i uporządkujemy sytuację w mieście. Miasto będzie
dla mieszkańców. Miasto będzie przede wszystkim służyło mieszkańcom. To jest niezwykle ważne. Chcemy razem ten temat poruszyć. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj ze zdumieniem słuchałem słów pana premiera Tuska, który mówił o tym, że rzeczywiście, wspomniał o tym pan premier Mateusz Morawiecki, że rzekomo mają być pieniądze na metro w Krakowie. Wiecie, mnie mój teść, który jest tutaj obecny, jest rodowitym krakowianinem, powiedział, wiesz, słuchaj, kochaj, ale sprawdzaj. I rzeczywiście sprawdziłem, napisałem interpelację i co się okazało? Że ministrowie Platformy Obywatelskiej mówią, że tak naprawdę to nic nie jest klepnięte i tych pieniędzy może nie być. A więc to już jest pierwsze oszustwo, które Tusk i Miszalski mamią mieszkańców Krakowa. I mam na to dowody. Pokażemy to jutro. Wszyscy w Krakowie mówimy o betonozie, o tym, że można powiedzieć, sąsiedzi zaglądają sąsiadom przez okna, bo deweloperzy budują okna w okna bloki. I między innymi kilkanaście miesięcy temu pan minister Waldemar Buda przygotował takie rozporządzenie blokujące patodeweloperkę. Szanowni państwo, miało ono wejść 1 kwietnia. I wiecie, co się okazało? Miało wejść, ale nie wejdzie, dlatego że rząd przesunął, na razie nie wiadomo na kiedy, wejście tego rozporządzenia. W efekcie deweloperzy, szczególnie ci patodeweloperzy, mają swój raj, także w Krakowie. Ale ja to zmienię poprzez rozsądne planowanie przestrzenne. Koniec z patodeweloperką. W miejsce tych bloków powstaną piękne parki, miejsca przyjazne dla mieszkańców, bo Kraków musi być stolicą wygodnego życia. Mówiliśmy już o wiarygodności i rzeczywiście, przypomnę tą sytuację, lubię do niej wracać. Jest rok 2015, rządzi jeszcze Platforma Obywatelska i wtedy padają takie słowa, że północna obwodnica Krakowa, czyli droga życia, która ma odkorkować też aleje, ulicę Opolską, nie powstanie ze środków rządowych, no bo wiecie, nie było wtedy pieniędzy. Zmienia się rząd. I jednym z pierwszych projektów infrastrukturalnych, dla którego zapaliło się zielone światło, jest właśnie północna obwodnica. Dzisiaj ona jest kończona przez obecny rząd, ale pamiętajmy, to dzięki Prawu i Sprawiedliwości, to dzięki naszym parlamentarzystom ta droga powstaje i będzie za kilka dni, za kilka miesięcy służyła nam wszystkim. I to jest wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości. Kochani, w swoim programie mówię o rzeczach pozytywnych, bo w samorządzie musimy łączyć. I nawet ktoś, jak ma inne poglądy, bardzo często się z tym spotykam, to mówi, wie pan, jest pan człowiekiem uczciwym i pracowitym, no ale logo Prawa i Sprawiedliwości. A ja mu mówię wtedy, kochani, ja w przeciwieństwie do innych kandydatów nie wstydzę się tego, że startuję z Prawa i Sprawiedliwości, ale swój program wyborczy adresuję dla każdego mieszkańca. I proszę teraz was wszystkich obecnych, żebyście wrócili do domu, wykonali 10 telefonów, wzięli tam z końca ulotki, poszli rozmawiać, bo druga tura jest w zasięgu ręki, a w drugiej turze wszystko może się wydarzyć. I jestem przekonany, że zwyciężymy. Jest w nas dużo optymizmu, jest w nas dużo wiary. Ale jedna z pań zapytała mnie, panie Łukaszu, no trochę mało tych plakatów na mieście. To prawda, ale wiecie czemu tak jest? Bo na fundusz wyborczy mój nie wpłacają deweloperzy, zaprzyjaźnione firmy. Tą kampanię opieramy na ciężkiej pracy ludzi uczciwych, solidnych, wolontariuszy. Ja nie chcę zaciągać długów wdzięczności u takiego środowiska, można powiedzieć, politycznego, czasem nawet gangsterskiego, albo u deweloperów. Te plakaty, te billboardy, tak można powiedzieć masowo wiszące w Krakowie,
one nie kosztują tych kandydatów. One w przyszłości będą kosztowały mieszkańców Krakowa. Odpowiedzmy sobie na pytanie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy państwo chcecie sfinansować potem z decyzji miasta te billboardy, te plakaty. Jest ich dużo. Myślę, że nikt z nas nie chce. I dlatego, kochani, warto przekonywać i warto pokazywać, że naszą siłą jest wiarygodność, ciężka praca, ale także i skromność. Bo nie jesteśmy osobami, które bujają w obłokach. Nie opowiadamy o programie, który nie będzie zrealizowany. Mówimy o konkretach i mówimy o prawdziwych problemach mieszkańców. Panie premierze, drodzy parlamentarzyści, panowie marszałkowie, wszyscy kochani samorządowcy. Te ostatnie lata dla Małopolski, dla Krakowa były naprawdę dobre, jeśli chodzi o środki finansowe przekazane przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. I znów, żeby nie być gołosłownym, wystąpiłem z interpelacją, żeby to już ta nowa władza przygotowała informację, ile tych środków wpłynęło od pana premiera Mateusza Morawieckiego do Małopolski. Można to sprawdzić, wejść na stronę sejmową i dokładnie zobaczyć. 9 miliardów złotych wzmocniło samorządy w Małopolsce. I to jest niebywały sukces Prawa i Sprawiedliwości, to jest niebywały sukces rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i naszych parlamentarzystów, którzy dbali o każdy zakątek Małopolski i Krakowa. I dlatego między innymi powstaje piękna, jest modernizowana, będzie przepięknie wyglądała szkoła przy ulicy Słucharskiego, będzie pięknie wyglądał nowy dom kultury na Ruczaju i będzie zbudowana kładka łącząca dwa brzegi Wisły. To jest wielki wkład Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Morawieckiego i naszych parlamentarzystów w jakość życia mieszkańców. Kochani, w nas jest siła, energia, widać wielką radość w państwa oczach. To jest coś niesamowitego. Stojąc tutaj widzę nadzieję, widzę radość, widzę także tą energię do tego, żeby wrócić do domu i cały jutrzejszy dzień przepracować, mówiąc i agitując za naszymi kandydatami do sejmiku, do Rady Miasta, kto jest spoza Krakowa, do różnych jednostek organów samorządu terytorialnego. Zróbmy to i wierzmy, że wygramy. Bo jestem przekonany, że zarówno w sejmiku, jak i w Krakowie zwyciężymy, bo mamy zdecydowanie najlepszy program. Zwyciężymy, zwyciężymy, zwyciężymy. Kochani, a na koniec muszę powiedzieć pewną sytuację anegdotyczną. Bardzo często już występowałem w około chyba 20 debatach i temat kultury bardzo często jest podnoszony przez kandydatów, szczególnie tych związanych z Platformą albo z tymi środowiskami lewicowymi. Wyobraźcie sobie, że jako wojewoda miałem przyjemność, honor i zaszczyt uczestniczyć w wystawach i wernisażach na Wawelu i w Muzeum Narodowym. I wiecie co? Nie było tam żadnego kandydata ani Platformy, ani PSL-u przez 4 lata. To są ludzie, którzy mówią, że będą dbali o kulturę, ale chyba swoją kulturę, bo na pewno nie kulturę Krakowa. A także dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości i panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w Krakowie udało się bardzo wiele. Miliony na Wawel, pięknie zbudowane, odbudowane, wyremontowane Muzeum Książąt Czartoryskich, perełka, która do Krakowa przyciąga wielu turystów. I to też jest wielka zasługa Prawa i Sprawiedliwości i premiera Mateusza. Kończę, bo muszą jeszcze być pytania, bo to państwo jesteście najważniejsi i wasze pytania, uwagi, być może jakieś sugestie. Chętnie z państwem na ten temat porozmawiamy. Ale jednym z takich filarów dotyczących mojego programu jest komunikacja. Wszyscy mówią o metrze, o tym, że trzeba uruchomić większą liczbę pociągów, to prawda, ale wyobraźcie sobie, że głosami Platformy Obywatelskiej i także klubu prezydenckiego w latach wcześniejszych podnoszono ceny biletów w Krakowie. Dzisiaj cena biletu jednorazowego w Krakowie jest o 15% większa niż bilet jednorazowy w Warszawie.
a w Warszawie mamy metro i mamy także szybką kolej miejską. I dlatego deklaruję, że obniżymy ceny komunikacji miejskiej, że seniorzy będą mieli bezpłatne przejazdy i że także młodzież szkolna 12 miesięcy w ciągu roku będzie mogła korzystać z infrastruktury miasta Krakowa bezpłatnie, bo to jest klucz naszego programu. Chcemy być z mieszkańcami, wspierać mieszkańców, chcemy także odpowiadać na konkretne problemy. I na koniec, nie wiem, czy pan premier uwierzy, ale są takie miejsca w Krakowie na tak zwanych osiedlach peryferyjnych, z tego terenu jest między innymi pan radny Jan Pysz, gdzie nie ma jeszcze chodników, gdzie nie ma jeszcze nawet kanalizacji, gdzie nie ma oświetlenia. Bo władze miasta, wiceprezydent z Platformy koncentrowali się tylko na ruchu turystycznym, a część miasta Krakowa, te właśnie dzielnice tak zwane peryferyjne były jako, traktowane jako, można powiedzieć, Kraków B. Dzisiaj chcę jasno zadeklarować, nie będzie Krakowa A i nie będzie Krakowa B. Kraków musi rozwijać się równomiernie, a dzielnice peryferyjne, osiedla peryferyjne muszą liczyć na wsparcie. 500 mln zł w ciągu najbliższej kadencji przekażemy na rozwój dzielnic, na to, aby powstała podstawowa infrastruktura w tym obszarze. Myślę, że tutaj najbardziej cieszy się pan radny, no i pan radny Zięba. Tak, kochani. W Nowej Hucie mamy mocną ekipę, szczególnie zwracam się do tych wszystkich, którzy są z Nowej Huty, bo tak naprawdę to jest drugi... I to już absolutnie koniec, kochani, co chcę powiedzieć. Kończę, bo wreszcie będą te pytania. Pan premier Mateusz Morawiecki przygotował taki program Maluch Plus. To jest program, który dawał także szansę na to, aby powstały w miastach, zarówno tych dużych, jak i małych, żłobki, punkty opieki nad dziećmi. Wyobraźcie sobie, że ten program był rozpisany na kolejne lata. Dzisiaj okazuje się, że ten program przejęła Platforma Obywatelska i pomimo tego, że już były przyznane środki, konkretne wskazane lokalizacje, oni mówią, że to jest ich pomysł. Kochani, muszę wam powiedzieć, pilnujmy tych dobrych rzeczy, które razem zrobiliśmy, bo mamy z czego być dumni. Polska i Kraków to naprawdę wielkie dzieło, które zostało zrealizowane, wielkie inwestycje, które zostały zrealizowane dzięki także waszemu zaangażowaniu i waszym głosom. Już w niedzielę, jestem przekonany, będziemy mogli prosić państwa o kolejne poparcie i kolejne wsparcie dla całej drużyny Prawa i Sprawiedliwości. Kochani, zapraszam tutaj do mnie wszystkich kandydatów na radnych i radnych, żebyśmy pomachali wszystkim, pomachali także do kamer. Panie premierze, zapraszamy także pani, kochani, tylko w drużynie można zwyciężyć razem. Tylko razem jesteśmy silniejsi i tylko razem pokonamy tych wszystkich, którzy na pewno dobrze nie życzą Krakowowi. Bardzo dziękuję. Zwyciężymy! Właśnie jest pan radny Pietrus. Słuchajcie, a ja powiem więcej. Kraków wolny od złego zarządzania Platformy. Wielkie brawa dla naszego kandydata na prezydenta. Łukasz. Szanowni... Szanowni państwo, przechodzimy zaraz do pytań. Natomiast, panie premierze, ja muszę panu jeszcze przytoczyć jedną wypowiedź, którą popełnił lewicowy dziennikarz. W tamtym tygodniu. Otóż napisał on z jednej z gazet, że uczynił pan bardzo wielką krzywdę klasie politycznej. Otóż nauczył pan społeczeństwo, że obietnice, które się składa, się spełnia. Szanowni państwo, jest możliwość zadania pytań panu premierowi. Panu kandydatowi też na
prezydenta, panu posłowi Łukaszowi Kmicie. Proszę bardzo. Tu na pewno będzie słychać. To jest ta sprawność działania, której Krakowowi potrzeba. Dokładnie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Premierze, Daniel Jankowski. Ja mam takie pytanie, właściwie chciałbym zapytać o trzy rzeczy. Pierwsza, czy nie uważa Pan, że program, który Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało na wybory 15 października bardziej nadawał się na wybory samorządowe? Ja przypomnę, że z propozycji, które wtedy Pan i Pana obóz proponowaliście, były wycieczki szkolne, były też remonty bloków, wielkich płyt, prawda? To jest wszystko bardzo ciekawe i bardzo ważne i bardzo potrzebne, ale to nie jest plan ambitny, prawda? My kilka lat temu mieliśmy takie poczucie w Polsce, że będziemy tą gospodarką, która będzie powiedzmy podpięta pod niemiecki pociąg i będziemy tak jechać i nam to pasowało. Dzisiaj jesteśmy bardziej ambitni i chcemy więcej. I mam trzy pytania. Proszę o cierpliwość, mam nadzieję, że takiego linczu jak wspomnianego przez pana premiera nie będzie. Mam wrażenie, i pokazują to też wyniki wyborcze, że pan i pana obóz młodych zaniedbaliście. Wyniki wyborów 2015, 19 i 23 są diametralnie różne. I chciałbym zapytać, czy coś się od tego czasu zmieniło? Czy pan i pana obóz macie jakąś propozycję? I drugie pytanie jest takie, gdzie się podział ten technokratyczny PiS, który był w 2019, 18? Ten PiS, który powiedzmy był mniej populistyczny, a bardziej proponował rozwiązania tej naprawdę prawdziwej chadecji. Rozwiązania konserwatywne, ale rozwiązania, które miały budować nasz silny kraj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie o młodych. Szanowni Państwo, dla młodych oferta była dość mocno rozbudowana, ale okazało się, i zdajemy sobie z tego w pełni sprawę, że tutaj nie chodzi tylko o to, czy jest pensja bez, czy jest pensja bez podatku, czy są programy takie czy inne. I myślę, że panu też nie o to chodzi, tylko generalnie o program, który by wpłynął pozytywnie na emocje po drugiej stronie, po stronie młodych. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tu jest dla nas ogromne pole do popisu, ogromne pole do działania. My zdajemy sobie z tego sprawę, ja sobie zdaję z tego sprawę. Na przykład to może się części z Państwa tutaj nie podobać, ale te wszystkie dyskusje, które dotyczyły tematów aborcyjnych, zwłaszcza w młodym elektoracie, bardzo nam zaszkodziły, chociaż tam na pewno są osoby, które mają takie poglądy, mają inne, ale chyba pierwszą częścią odpowiedzi na Pana pytanie byłoby właśnie to, że chcemy dużo bardziej wrócić do tej budowy wielkiej Polski, Polski ambitnej, pan to nazwał technokratycznej, to w polskim języku brzmi tak nie najpiękniej, więc ja tego sformułowania nie użyję, ale właśnie do tej, która realizuje bardzo konkretne projekty. Nie zgodzę się z panem, że projekt dotyczący wielkiej płyty był taki niewielki, prawda? To jest ogromny projekt, tam żyje 11-12 milionów ludzi. Wszystkie te bloki gierkowskie, jeszcze końcówka Gomułki, prawda? I potem całe lata 80., część 90., te blokowiska, one się częściowo sypią dzisiaj. To jest wielki program dla milionów Polaków, bardzo konkretny, ale przyjmuję tę uwagę programy, które będziemy proponować, czy już dzisiaj mówimy o nich oczywiście, dotyczą nie tylko takich rzeczy mniejszych, o których pan powiedział, czyli wycieczki dla dzieci, ale także dużo większych. Co dla młodych, szanowni państwo, ja uważam, że jeśli chodzi o młodych ludzi, kluczowe jest to, żeby oni zdali sobie sprawę z tego, że tak na dobrą sprawę nasza walka o poprawę bytu młodych ludzi oznacza wolność dla młodych. Co to jest za wolność, jak nie ma pracy? Co to jest za wolność, jak nie ma co do garka włożyć? Co to jest za wolność, jak nie ma mieszkania? I mamy jeszcze na pewno dużo do zrobienia, ale bezrobocie dla młodych najniższe w historii Polski i najniższe w Europie, czy jedno z dwóch, trzech najniższych w Europie. Pracy nigdy nie było tyle, co jest dzisiaj. I te materialne podstawy bytu dzisiaj zupełnie inaczej wyglądają niż kiedyś. Ale wsłuchujemy się w głos młodych ludzi, także młodych pań, młodych kobiet, bo zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że to ta grupa elektoratu, grupa wyborców głosowała dla nas w mniejszej
liczbie proporcjonalnie niż wcześniej. I dlatego tutaj te słowa krytyki też przyjmuję i na pewno w kolejnych odsłonach naszych programów będziemy proponowali rozwiązania dla młodych. Ale zakończę trochę inaczej, bo nie wiem do końca, czy też nie o to panu chodziło. Myślę, że w sercu każdego młodego Polaka dźwięczą struny silnej Polski, wielkiej, opartej o wartości, o patriotyzm, bezpiecznej, ale także suwerennej. I o tą suwerenność warto dzisiaj się bić. Bić w sensie demokratycznym. Warto się spierać, warto informować, warto edukować. Bo o ile przez 1000 lat naszej historii, niemal w każdym stuleciu, groziła nam utrata suwerenności, utrata niepodległości manu militari, siłą wojska, wrogiego wojska, o tyle teraz zmiany, które zachodzą wokół nas, zmiany, które zachodzą w Unii Europejskiej, mogą spowodować, że Polska, nasza piękna, wspaniała ojczyzna, powoli, po kawałeczku będzie traciła suwerenność. Będzie więc też traciła niepodległość. A tego myślę, że żaden młody polski patriota sobie nie życzy. I to jest też część programu dla młodych. Dziękuję. Szanowni Państwo, niestety miesiąc czy półtora miesiąca temu, kiedy premier rządu był w Berlinie, to padły tam rzeczywiście haniebne słowa. Słowa, które odwoływały się do aktów prawnych, które na dobrą sprawę dzisiaj nie obowiązują i absolutnie nam się odszkodowania od Niemiec należą. I nie ma mowy o tym, żebyśmy zrzekli się tych odszkodowań. Nie może być tak, żeby państwo, które zostało najbardziej zniszczone, zgwałcone, wymordowane przez Niemców, jako jedyne praktycznie nie dostaje odszkodowań. Meksyk dostał, Belgia, Holandia, a Polska ma nie dostać odszkodowań. Prędzej czy później te odszkodowania do Polski trafią. A ja chcę wykorzystać też ten moment i podziękować naszemu ministrowi Arkadiuszowi Mularczykowi, bo to jest człowiek, który dzień i noc pracuje, aby tworzyć nowe okoliczności, przekonywać, edukować, nieść ten kaganek oświaty do różnych gabinetów i w ramach dyplomacji, prac dyplomatycznych, edukacyjnych, po to, żeby cała Europa, cały świat wiedziały, że nie ma od tego odwrotu. I wtedy te pieniądze dostaniemy, z całą pewnością. Dzień dobry, Monika Banduła. Ja mam pytanie do naszego kandydata, pana Łukasza Kmity. Mianowicie parę dni temu brałam udział w debacie kandydatów na prezydenta w hotelu Wyspiański. Było 6 kandydatów. Niestety pana nie było. Było mi o tyle, że tak powiem, niekomfortowo, ponieważ zadałam pytanie wszystkim kandydatom, bardzo proste. Pytanie zamknięte, gdzie chodziło o odpowiedź tak lub nie. W jaki sposób i czy w ogóle będą przyjmować nielegalnych imigrantów? Na jaką ilość zdecydują się, żeby przyjechali do Krakowa? I muszę przyznać, że tylko jeden z kandydatów, nie będę tutaj nazwiska już mówiła, tylko jeden z kandydatów powiedział, że nie przyjmie, nie zgodzi się. Niestety pan Miszalski kontynuował przekaz swojej partii, mówiąc, że należy biednym ludziom pomóc, poza tym, jak już tu wiadomo, nie będą nielegalnymi imigrantami. Pomimo głosów, które podniosły się z publiczności, że nie chcą żadnych nielegalnych imigrantów w Krakowie,
reszta kandydatów zbyła milczeniem, nie odpowiedzieli. Ja mam jeszcze jedną taką rzecz, ponieważ jednym wspólnym punktem praktycznie wszystkich kandydatów na prezydenta Krakowa jest dialog z mieszkańcami, konsultacje społeczne. I przyznam szczerze, że troszeczkę, mówiąc kolekwialnie, nie spina mi się fakt, że bez zgody mieszkańców, bez wyrażenia naszej opinii w jakimkolwiek referendum, będzie podejmowana decyzja, która narazi nas wszystkich na jeszcze wyższe koszty, ponieważ my będziemy utrzymywać ich z naszych podatków. Bardzo dziękuję za to pytanie. To chyba jedyna debata, no jeszcze dzisiaj była w Radiu Kraków o 18, no ale wybrałem was, kochani, to nie gniewajcie się, że nie byłem na debacie w Radiu Kraków. Ale też myślę, że to pytanie, które pani zadała, jest bardzo ważne. Bo po pierwsze rzeczywiście istnieje takie ryzyko ogromne, że rząd Donalda Tuska zgodzi się na każdą liczbę imigrantów. I trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. W Krakowie dla mnie najważniejszą kwestią będzie bezpieczeństwo. Ale nie imigrantów, tylko mieszkańców. I o to zadbam w sposób szczególny. Kochani, bardzo wiele przedsiębiorców przyjęło osoby z zagranicy do pracy. Dlatego też jako prezydent mogę zadeklarować jasno. To na naszych warunkach będziemy zapraszali osoby, które chcą osiedlić się w Krakowie, a z pewnością nie pozwolę na to, aby czy to Donald Tusk, czy pan poseł Miszalski narzucali mieszkańcom, narzucali władzom Krakowa przyjęcie tak zwanych kontyngentów. Na to mojej zgody nie będzie. Wątek obywatelski jest bardzo ważny. Ja podczas konferencji z naszymi radnymi o tym mówiłem. Chcę wprowadzić aplikację referendalną i przynajmniej raz w roku referenda w dzielnicach. Między innymi po to, żeby głos mieszkańców Bieżanowa, Prokocimia, każdej dzielnicy był słyszalny i jednocześnie zobowiązywał władzę do konkretnego działania. I dziękuję pani za to pytanie, bo o tym zapomniałem powiedzieć w swoim przekazie dzisiejszym, ale aplikacja referendalna miała być taką możliwością, aby każdy, kto ma telefon albo kto zechce przyjść do siedziby Rady Dzielnicy, mógł jasno wypowiedzieć się na takie tematy, w tym takie jak przyjęcie imigrantów do Krakowa. Tylko na naszych warunkach i tylko takie osoby, które będą pracowały, będą chciały tutaj uszanować naszą historię, tradycje i nasze dziedzictwo, ale z pewnością nie dla kontyngentów imigrantów przekazanych przez Donalda Tuska. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze jedno pytanie z sali, bowiem pan premier musi przejść do rozmów i spotkań, które tutaj są bardzo istotne dla Krakowa. Jeszcze musimy dzisiaj tą część załatwić, więc jeszcze jedno pytanie z sali. Nie wiem, czy ktoś z Państwa. Ktoś z Państwa jeszcze? Mikrofon. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa ma pytanie dotyczące aktualnej sytuacji wyborów miasta Krakowa? Zapraszam potem. Wyjaśni pan, o co chodzi, bo nie znam dokładnie tego problemu. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie, które też wydaje mi się bardzo istotne. Bardzo istotne. Odnośnie edukacji. Jakie możliwości... Proszę mówić. Jakie możliwości... Mam pytanie zarówno... Zarówno do pana premiera, jak i też do naszego, mam nadzieję, przyszłego prezydenta.
jakie możliwości w tej chwili pan premier widzi wpływu na Ministerstwo Edukacji odnośnie zniwelowania tych zmian w programach, które są planowane, podobnie też jeżeli chodzi o prezydenta miasta i w jaki sposób my mieszkańcy możemy w tym pomóc. Dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panią, niestety wpływ opozycji na rządzących jest taki, jaki może być w demokracji, jeżeli ona realnie działa. A opozycja w Polsce będzie tym bardziej wysłuchiwana i wysłuchana w tej kluczowej sprawie, której pani powiedziała, czyli na zmiany programowe związane z uczeniem naszych dzieci. Prawda? Ja nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę z tego, jak głęboko te zmiany programowe proponowane przez panią minister Nowacką sięgają, ale one mogą zrobić z nas ludzi dużo słabiej wykształconych, dużo mniej przygotowanych na rynek pracy. To może oznaczać, że nasze dzieci, nasze wnuki będą pracowały u Koreańczyków, u Niemców, u Francuzów. A ja bym chciał, żeby one były co najmniej tak wykształcone jak nasi konkurenci z Zachodu, ze Wschodu, żeby to oni u nas pracowali. Dlatego odpowiem tak, że nasza siła wpływu niestety musi być wzmocniona przez głos protestu, przez głos wszystkich państwa. Będziemy w maju organizowali kolejny duży marsz. Zapraszam wszystkich państwa. Wkrótce pan prezes przedstawi ostateczną datę, ostateczne propozycje na maj i poprzez ten głośny protest, zwłaszcza jeżeli będzie wielosettysięczny, będziemy mogli dopominać się o nasze racje, o naszą prawdę i o lepszy system edukacji również. Tyle możemy dzisiaj zrobić. Dziękuję. Było, szanowni, też pytanie państwu do prezydenta, do kandydata na prezydenta. Ja chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Władza samorządowa także może wpływać na to, jak w szkołach będzie traktowana historia, jak będziemy podchodzili do tego wielkiego dziedzictwa i jak będą wartości prezentowane. Jeśli wybierzemy... Spokojnie, kochani. Uśmiechnijmy się do siebie, to jest najważniejsze. Jeśli, kochani, jeśli wybierzemy Platformę Obywatelską, no to nie ma się co dziwić, że to, co pani Nowacka chce wprowadzić w Polsce, w Krakowie będzie robione dwa razy szybciej. Tylko kandydaci niezależni, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości są w stanie dać odpór tej wielkiej ideologicznej masie lewicowej, która chce zalać całą Polskę. Warto także o tym pamiętać. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy teraz do rozmów kuluarowych. Tak, dziękujemy wszystkim państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Kochani, a ja osobiście podziękuję pani Małgorzacie Wasserman za mocne wsparcie i za to, że dzisiaj prowadziła. Myślę, że te kwiaty są od nas wszystkich dla pani Małgosi.